I realize that it's raining outside and there may be people who are delayed, but I think we need to get started. And I want to welcome everybody here this evening for what I expect to be a very stimulating, provocative lecture, as everything that Adam Michnik says and does is. I'm Jonathan Brent. I'm executive director of the YIVO Institute for Jewish Research. Many of you know what YIVO is. Many of you don't. I invite you all to learn more. We were started in Vilna, Poland in 1925. We are, in a way, the keepers of the flame of East European Jewish and Russian Jewish heritage. We have the largest archive of primary documents in the world of materials going back to the 16th century of Jewish life throughout the Jewish world. Some of our documents that were collected by YIVO in 1925 were sent from New York City, from Chicago, from Buenos Aires, from Moscow, from the Pale, from Warsaw, from Romania, from Hungary. It's an extraordinary collection. Those of you who are interested in learning more about this amazing richness, the amazing richness of the collection of the YIVO Institute, please do seek me out, seek Alex Weiser out, go to the information table. We would be very happy to have you become members of our institute. Years ago, perhaps Adam remembers this or not, years and years ago, I believe, I was at a lecture. And at the end of the lecture, someone raised his hand and said, tell me, what do you think the future of democracy in Poland is going to be? And without missing a beat, Adam said, democracy? It's no problem. Everybody loves democracy. Nobody loves freedom, but everybody loves democracy. And I think to a great extent, we've seen the fruit of that, that nugget of wisdom borne out in so many ways and in so many places today throughout the world. So without any more ado, I want to say that it is a truly great honor to have Adam Michnik here and to have Andrzej Rojek come and give a brief introduction for tonight's lecture. Thank you very much. Good evening, everybody. All this is not rain, it's sweat. I'm sorry, I ran. it's a pleasure, it's an honor. Good evening to all you, to all of you for coming tonight, and thank you, YIVO, for invitation to introduce our main speaker. I do appreciate the effort of yours, considering the weather. Only few of you came from Florida when it's much cooler. This is bad. Let me start with a quote from Witold Gombrowicz, a Polish writer, who in his drama called Operetka said, intellectuals can be divided in two categories, those who did not get kicked in the butt and those who did. The latter are much more sensible. Adam Michnik got kicked in the butt a few times, and it is for you to decide whether he became more sensible. Adam has influenced the history of Poland since the early 60s through the activities at the Warsaw University, through student and civic protests in March 1968, through support of the Polish workers after strikes in 1976, as an advisor to the Solidarity Trade Union and Lech Wałęsa personally, through his job as the founder and editor-in-chief of Gazeta Wyborcza. He did get a lot of kicks in the butt during these times, several prison visits, arrests, sentences, lots of kicks. Adam is fearless. In his book, The Church and the Left, he redefined the role of the Catholic Church in the Polish society, becoming a target of numerous attacks from left and right. Another kick.
Leszek Kołakowski tried to define Adam as the conservative socialist liberal. Try that. Adam is a passionate Pole. He's a patriot who eagerly emphasizes his Jewish ancestry. Now the Polish nationalists kick him in the butt. One cannot escape the discussion of Polish Jews and Polish anti-Semitism. Adam thinks that this escape is simply forbidden. He defines Poles through multiplicity of positions: nationalists, isolationists, open, welcoming, multifaceted, and open for a change. This is Poland where we have seen anti-Semites, but also the country where anti-Semites were opposed, criticized, and ridiculed. In 2010, the book Against Anti-Semitism, 1936-2009, was published in Poland. We received three fat volumes, exactly 3,120 pages. 3,120 pages. Now we do need to kick Adam in the butt, since who can read this massive publication? However, the volume which will be discussed today, or which we will refer to today, I'm sure, contains a selection of the most important chapters of the original work. Some of the chapters, like the one written by my professor Witold Kula, after the Kielce pogrom, was published for the first time. The others are critically important. For example, you shall not read any work by Jan Tomasz Gross without first reading the excellent essay by Jan Boński, The Poor Poles Look at the Ghetto. Let me make one last observation. This book, when first published, and to this day, it has been barely noticed in Poland. But it appears to be sorely needed now, during the major rethinking of the Polish-Israeli and Polish-Jewish relations. And now, let's just see how sensible Adam Michnik really is. Thank you. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję YIVO za zaproszenie mnie tutaj w związku z tą antologią przeciw antysemityzmowi. Welcome and many thanks to YIVO for the invitation to speak on the occasion of the publishing of my book, of the anthology Against Antisemitism. Tę antologię przygotowaliśmy razem z Agnieszką Marczyk, która jest tutaj obecna na sali i bez której nigdy by ta edycja nie doszła do skutku. The anthology was prepared along with Agnieszka Marczyk, who's here today and whose help was indispensable to the completion of the project. Więc jak my w Polsce mówimy, muzyka oficjalna, a słowa szwagra. Szwagra. Okay, so as we say in Polish, it's the official music and the words are by the brother-in-law. Ta antologia miała jakby podwójnego adresata. And the anthology has a double addressee. Z jednej strony to był Polak, który twierdził, że nigdy w Polsce nie było ani jednego antysemity. So the first is a Pole who thinks that there were no anti-Semites in Poland. A drugą inspiracją były słowa premiera Izraela Szamira, że każdy Polak wyssał antysemityzm z mlekiem matki. And another idea was the words of Prime Minister of Israel, Sharamir, who said that every Pole kind of has antisemitism in his blood. Jedną i drugą opinię uważam za fałszywą, nieprawdziwą, bałamutną, czymś w rodzaju fake news. And both opinions I consider false, irresponsible, and a kind of fake news. Jest jeszcze
w tej sprawie warta przypomnienia opinia byłego prymasa Polski kardynała Glempa. It's useful to remind the opinion on the matter of the former head of the Polish Catholic Church, Cardinal Glemp. Glemp powiedział w 1989 roku zdanie horrendalne, mianowicie, że nie byłoby antysemityzmu, gdyby nie było antypolonizmu. And he said in 1989 a horrific thing, that is, that there would be no anti-Semitism if there were no anti-Polish sentiment. Ta symetria mnie się wydała wyjątkowo nieprawdziwa, skłamana i ogłupiająca ludzi. And I thought this to be particularly false and kind of dumbing to the people. I powtórzę za moim kolegą, że spotkałem wielu Polaków, którzy nie znoszą Żydów. Spotkałem wielu Żydów, którzy nie znoszą Polaków. Ale nie spotkałem ani jednego Żyda, który by twierdził, że Polacy rządzą światem. Okay, so I'm going to repeat the opinion of my friend that I've met many Jews who hate Poles and many Poles who hate Jews, but I haven't met any Jew who thinks that Poles run the world. Otóż obecny kryzys wywołany tą bezsensowną ustawą, która nakazywała ściganie tych, którzy mówią o polskich winach w epoce Holokaustu, jakby uczyniło tę antologię znowu aktualną. And the current crisis which broke out with the passing of the law criminalizing Polish behavior, criminalizing statements about Polish participation in the Holocaust makes this book, the anthology, all the more relevant. Mnie wielu ludzi pytało, czy ten projekt ustawy, czy to jest wyraz antysemityzmu. Ja mówiłem, że nie. Moim zdaniem to jest wyraz idiotyzmu. So when people ask me if this bill is an expression of anti-Semitism, no, I said no, I just think that it's idiotic. To znaczy, można powiedzieć, że idiotyzm często jest bratem syjamskim antysemityzmu, ale nie zawsze, czasami bywa suwerenny. No. So, of course, you know, stupidity is often goes along with anti-Semitism, but sometimes it's completely separate. Ja myślę, że to, co tu powiem, to będzie kilka tez, które będą jakby komentarzem do tej antologii. And what I will say here will be kind of a commentary on the anthology. Jednym z najważniejszych polityków polskich w XX wieku, właśnie w pierwszej połowie XX wieku, był przywódca obozu narodowej demokracji Roman Dmowski. One of the most prominent Polish politicians in the 20th century was the head of the national radical camp, Roman Dmowski. Był to niewątpliwy patriota, był to bardzo przenikliwy analityk sytuacji międzynarodowej i bardzo zręczny strateg polityczny. So he was undoubtedly a patriot, a great analyst of the international situation and political strategist. Ale jednocześnie był to główny ideolog polskiego antysemityzmu jako projektu politycznego. And at the same time he was the founder of anti-Semitism in Poland as a political project. Oczywiście można twierdzić, że to jest w ogóle czas renesansu nacjonalizmu. W tym okresie się budzi nowoczesny nacjonalizm wielkorosyjski, na przykład Czarna Sotnia. Of course, this was also the time of the rise of nationalism all over Europe and in Russia as well.
budzi się wtedy nacjonalizm ukraiński. Jego ideologiem był Dmytro Doncow, ale budzi się też nacjonalizm żydowski. Jeżeli się porówna typ argumentacji Dmowskiego i Żabotyńskiego, to widać ogromne podobieństwo. So this is also the rise of Ukrainian nationalism with Dmytro Doncow, but also Jewish nationalism. So if you compare the argumentation of Dmowski and Żabotyński, there are a lot of similarities there. Po pierwszej wojnie pojawia się motyw antysemityzmu jako elementu myślenia konserwatywnego i strachu przed bolszewizmem. So after World War I, antisemitism is a form of conservative thinking and a fear of Bolshevism. Ale ten antysemityzm nie ma wymiaru intelektualnego, tylko wymiar masowy. Dość często on się manifestuje w rozbijaniu żydowskich straganów czy w napadaniu na żydowskich studentów na uniwersytecie. And this is not an intellectual movement, but rather a mass force that manifests itself in destroying Jewish property stores or attacking Jewish students at universities. I powstaje taka kombinacja Polaka katolika, który definiuje swój patriotyzm jako wrogość do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którzy nie są Polakami katolikami. And there emerges this type of a Polish Catholic who defines his patriotism by kind of a dislike or hatred of all those who are not Polish Catholics. Oczywiście najmocniej to uderza w Żydów, dlatego że Żydzi są najsłabsi. And this affected the Jews most because they were the weakest. Jak? Istnieje taki stereotyp Żydokomuny, to znaczy Żydów, których ciągnie do bolszewizmu. And there's a stereotype of Jewish communism, Jewish communists, so Jews who are drawn towards Bolshevism. Oczywiście on jest całkowicie skłamany, dlatego że spośród społeczności żydowskiej może 1% sympatyzował z komunistami. And of course this was a falsification because only perhaps 1% of Jews were involved with communism. Ale mitologia ma to do siebie, że jest silniejsza niż fakty, jest nieśmiertelna. But mythology is usually stronger than the facts and immortal. I w 1939 roku dochodzi jakby do podwójnej napaści na Polskę. Z jednej strony 1 września to jest agresja Hitlera, 17 września to jest agresja Stalina. And in 1939, Poland suffers a double invasion. On September 1st, it is Hitler, and on September 17th, it's Stalin. I po stronie, przepraszam, na ziemiach okupowanych przez sowieckie wojska pierwszy raz obywatele narodowości żydowskiej nie są dyskryminowani przez sam fakt tego, że są Żydami. So in the territories occupied by the Soviet Union, for the first time Jews are not discriminated because of their religion. W dwudziestoleciu trudno było sobie wyobrazić Żyda policjanta czy Żyda wysokiego urzędnika w administracji. Pod okupacją sowiecką to było możliwe.
So before, in the interwar period, it was hard to imagine a Jewish policeman or civil servant, whereas during the Soviet occupation, it was possible. Oczywiście nie oznaczało to jakiegoś uprzywilejowania Żydów. Żydzi byli wywożeni na Syberię mniej więcej w tym samym procencie w stosunku do populacji, co Polacy katolicy. Of course, this doesn't mean that the Jews were privileged in any way because they were deported to Siberia just as much as Polish Catholics. Ale pierwszy raz ich było widać. But for the first time, they rose to visibility. Trzeba tutaj dodać jeszcze jedno, że w kulturze polskiej jest bardzo głęboko zakorzeniony taki mit powszechnej polskiej niewinności. And it should be added that in Polish culture there's this myth of ubiquitous Polish innocence that's very strong. Że Polacy zawsze byli ofiarą innych, Niemców, Rosjan, Habsburgów. That Poles were always the victim of other nations, of Russians, of Germans, of Austro-Hungary. I w tym momencie nie sposób przyjąć do powszechnej wiadomości było, że Polacy też wyrządzali innym krzywdę. So in this context, it was hard to accept generally that Poles also hurt other people. Zresztą trzeba powiedzieć, że ten syndrom zbiorowej niewinności to nie była specyfika polska. To było w całej Europie centralnej i wschodniej. And this syndrome of innocence was not specific to Poland, but also particular to all of Central Eastern Europe. Okupacja hitlerowska to z jednej strony jest czas wielkiej polskiej dumy, z oporu, z tego, że Polska powiedziała Hitlerowi nie i że było bardzo szerokie podziemie antyhitlerowskie. So the German occupation in Poland is a time that's remembered for the glory, for the resistance, for the huge underground. Ale z drugiej strony jest to czas wstydu. But on the other hand, it is a time remembered shamefully. I ten wstyd w dużej mierze łączy się z faktu, że było się obserwatorem zagłady narodu żydowskiego. And this results from the fact that Poles observed the Holocaust. Polacy nie bardzo chcieli słuchać o swojej współodpowiedzialności. And Poles didn't want to hear about participation or responsibility. Pan Rojek wspomniał o eseju Jana Błońskiego. Biedni Polacy patrzą na getto. So Mr. Rojek mentioned the essay by Jan Błoński, The Poor Poles Look at the Ghetto. Otóż Błoński po napisaniu tego eseju w tygodniku powszechnym, to katolicki progresywny tygodnik z Krakowa, spowodował niesłychanie gwałtowną, wrogą reakcję. So this article by Błoński, published in Tygodnik Powszechny, a progressive kind of Catholic weekly, in Kraków, this provoked a very aggressive response. Ta reakcja się brała z tego, że jakim prawem Błoński mówi o jakiejś współwinie polskiej. And it amounted to outrage at how Błoński could speak of responsibility. I pojawił się od razu cały szereg argumentów antysemickich, który sens tego był taki, że Polacy Żydom nie są nic winni. And there came many anti-Semitic arguments stating that Poles are not, do not owe anything to Jews. No i jakby ciągiem dalszym, nie, przepraszam, przed esejem Dmowskiego, jeszcze w Paryżu ukazał się specjalny numer aneksu poświęcony relacjom
polsko-żydowskie. Even before this article, there was a number of the Annex magazine in Paris devoted to Polish-Jewish relations. I to, co wydawało się, że nie istnieje już jako temat, nagle wróciło jako ból w odciętej ręce. And what seemed to be kind of a non-issue returned as the pain of kind of a phantom limb. I to jest dla wielu ludzi, między innymi dla mnie to było zaskoczenie, że jakby ta polska społeczność odreagowywała te całe lata milczenia o Żydach, o Holokauście, o kulturze żydowskiej, o historii żydowskiej. And for many people, including myself, it was surprising and I to see Polish people kind of compensate for the years of silence about Jews, Jewish culture and Polish-Jewish relations. W międzyczasie były trzy fale antysemityzmu. Pierwsza fala tuż po wojnie. Because in the meantime there were three waves of anti-Semitism, first of which happened right after the war. Oczywiście przede wszystkim to był pogrom w Kielcach. In particular was the Kielce pogrom. No ale myśmy tłumaczyli sobie, że to po prostu prowokacja sowieckiej policji NKWD. But we explained it to ourselves as a provocation of the NKVD, the secret police. I w gruncie rzeczy antysemityzm sprowadzany był do jakiegoś zbrodniczego marginesu szmalcowników. And antisemitism was explained as a marginal activity in society of the people who gave away the Jews. To była prawda i nieprawda jednocześnie. And this was both true and false. To była prawda dlatego, że rzeczywiście po to, żeby własnymi widłami mordować Żydów ukrywających się przed Gestapo, trzeba było być po prostu zbrodniarzem, a zbrodniarze są za zawsze marginesem w każdym społeczeństwie. And this was true in that in order to murder someone, to murder Jews single-handedly, you had to be a criminal, and criminals are always a small percent of society. Natomiast to była nieprawda, dlatego że istniało takie ciche przyzwolenie na to, żeby o tym nie mówić, żeby ten temat pozamiatać pod dywan. But it was false in the sense that there was a consensus to keep this topic silent and marginalized. Jak nagle ktoś próbował to do tematu wrócić, to natychmiast się pojawiła reakcja, że to jest akcja antypolska, że to jest działanie przeciw Polsce, najpewniej za obce pieniądze. And whenever someone tried to talk about this issue, they were accused of anti-Polish activity, most usually financed by some kind of foreign agent. W okresie stalinowskim sprawa antysemityzmu była ambiwalentna. Z jednej strony antysemityzm był oficjalnie zakazany, a ludzie pochodzenia żydowskiego byli często na kierowniczych stanowiskach w państwie. During the Stalinist era, antisemitism was kind of an ambiguous issue because on the one hand, it was forbidden officially and Jews occupied significant positions in government. Ale z drugiej strony, od 1948 roku szła taka skrywana, nigdy oficjalnie nie wypowiadana fala inspiracji antysemickiej formułowanej w stalinowskiej Moskwie. But on the other hand, starting in 1948, there were anti-Semitic inspirations and ideas that were being formulated in Moscow. Proces Slanskiego w Czechosłowacji był procesem już otwarcie antysemickim, gdzie się mówiło o sionizmie międzynarodowym, o korporacji żydowskiej,
w zmowie z imperializmem amerykańskim, chcą panować świat i tak dalej. So the process of Slansky in Czechoslovakia was openly anti-Semitic, and there was much to be said about Zionism and imperialism that was financed by Americans. W Polsce to zaczynało się dopiero, było hamowane, ale zostało zahamowane, bo umarł Stalin. And this was beginning in Poland, but then it was stopped, particularly because of the death of Stalin. W Polsce się mówiło wtedy, na co umarł Stalin? Na szczęście. Za co umarł? Za późno. So it was said in Poland, why did Stalin die? From happiness. And why did he die? Too late. W 1956 roku, jak przyszła liberalizacja polityczna, poszerzyły się marginesy wolności, ale one się zawsze poszerzały dla wszystkich. So in 1956, with the liberalization, the thaw, the margins of freedom were widening for everyone. Poszerzały się dla zwolenników wolności, tego co nazwano w Polsce liberałów, ale poszerzały się też dla antysemitów. So the freedom was increasing both for the liberal orientation and for anti-Semites. Stalinowska frakcja w komunistycznej partii miała pomysł na destalinizację taki, żeby pełną odpowiedzialność przerzucić na ludzi aparatu pochodzenia żydowskiego. So the Stalinist faction and the Communist Party thought that a good way to de-Stalinize would be to put the responsibility on the Jewish party members. I oskarżali swoich liberalnych oponentów o to, że są Żydami, czyli kosmopolitami, a nie prawdziwymi internacjonalistami. And these Stalinists would they would accuse the people who were thought to be Stalinist of being cosmopolitan Jewish and enemies generally. I tutaj była ambiwalentna, niejednoznaczna rola Gomułki, który mentalnie był skłócony z tą częścią, nazwijmy to, liberalną aparatu, która była atakowana jako Żydzi, bo tam było sporo komunistów pochodzenia żydowskiego. So Władysław Gomułka, the chairman of the party, was in an ambivalent position because he was conflicted with the liberal faction, which was being attacked for being Jewish. I antysemityzm się zawsze kojarzył w tej partii z postawą antydemokratyczną. And anti-Semitism was associated in that faction with an anti-democratic inclination. Gomułka nie był antysemitą, ale przyzwalał na te ataki, bo widział w nich atak na tendencje liberalne. So Gomułka himself was not an anti-Semite, but he allowed this kind of propaganda to spill out because he knew that he could thus crush the liberal movement. I w tym momencie pojawia się nowe zjawisko w obrębie komunizmu. Mianowicie komunizm coraz bardziej traci swoją ideologię klasową i sięga po ideologię nacjonalistyczną. And at this point, communism undergoes a transformation, relinquishing kind of the class ideology and turning to nationalistic ideology. To się zaczęło w 1948 roku od Jugosławii, to był Tito, a potem oczywiście Chiny, Mao Tse-tung,
I wreszcie, co dla Polski było ważne, Rumunia czy Ceausescu. This started with 1948 with Yugoslavia and Tito, then of course China, Mao Zedong, and Romania, Ceausescu, which was significant for Poland. I w Polsce konstytuuje się obóz w łonie aparatu partyjnego i aparatu bezpieczeństwa, który otwarcie szermuje hasłami antysemickimi. So a movement forms within the Communist Party and the Secret Service, which openly uses anti-Semitic slogans. I erupcją tego był marzec 68 roku. And the culmination of this was March of 1968. I znowu teraz mamy tezę, nasz premier chyba, Morawiecki, albo prezydent Duda, już nie pamiętam, który, bo oni mi się mylą, no. Powiedział, że w 68 roku nie było Polski, że to wszystko Rosjanie. So the, recently it has been said by either the Prime Minister Morawiecki or the President Duda, who I forget who exactly, that in 1968 there was no Poland, and thus responsibility is borne by Russians. Jest to oczywista, jest to w sposób nonsens, ale on jest o tyle interesujący, że to jest ta sama technologia zrzucania z siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zło, które się mogło dokonać w Polsce polskimi rękami. It's of course completely absurd, but interesting in that we again see the tendency to release any responsibility of the Polish nation for anything bad that could have happened. I to jest jakby taki permanentny proces, który się dzisiaj nazywa, że Polska wstaje z kolan. So this is the process that's being called by politicians currently in power as Poland rising up from its knees. Okazuje się, że dotąd Polska była na kolanach przed Żydami, Brukselą, liberałami międzynarodowymi, Unią Europejską, a teraz wstaje z kolan. And it turns out that Poland was kneeling in front of Jews, liberals, European Union, and now it's rising up. Już nie mówię, że to jest dokładny cytat z przemówienia Putina, który mówił, Rosja wstaje z kolan. And not to say that this is a pretty near quotation from a speech by Putin about Russia rising up. Ale jedno oczywiste jest. W Polsce dzisiaj cały spór o antysemityzm i to też była intencja tej naszej antologii, Agnieszki Marczyk i mojej, cały ten spór w istocie swojej jest nie tylko sporem o prawdę historyczną, ale jest sporem o to, jaka ma być Polska, jaka ma być polskość. So this debate that's going on around anti-Semitism, which I tried to show in my anthology along with Agnieszka Marczyk, it's not just about historical truth, but it's also about what kind of Poland we want in the future. Czy mamy być prowincjonalnym skansenem zatopionym w konserwatywnym katolicyzmie, w nietolerancji, w ksenofobii, odizolowanym od świata, zamkniętym na świat, czy chce być normalnym europejskim krajem zachodniej cywilizacji demokratycznej. So and it amounts to whether we want to be kind of a provincial place, closed off from the world, xenophobic, intolerant, or do we want to be a normal kind of Western democratic, tolerant nation? Oczywiście. Nie jest prawdą i nigdy nie było prawdą, że cała polska kultura jest zdominowana przez antysemityzm. To jest nonsens. Ale takim samym nonsensem jest teza, że w
polskim życiu publicznym w ogóle nie było antysemityzmu. So of course it's not true that all of Polish culture is permeated by anti-Semitism, but it's not true either that there is no anti-Semitism in Polish public life. I dzisiaj, jak myślę, ta szala populizmu, która się rozlała na Węgrzech, w Rumunii, w Czeskiej Republice, ale także we Francji, Marine Le Pen, także w Stanach Zjednoczonych, że cała ta fala niesie ze sobą na grzbiecie ksenofobię, a z nią antysemityzm. So I believe that the wave of populism that we see in places like Hungary, Romania, Czech Republic, even France with Marine Le Pen and the United States carries with itself a kind of xenophobia and anti-Semitism as well. Donald Trump z całą pewnością nie jest antysemit. Z całą pewnością. Ale jednocześnie poza tragedii w Charlottesville powiedział, że rozumie jednych i drugich. So Donald Trump is not an anti-Semite, there's no doubt about that, but after Charlottesville happened, he said that he understands both sides. To samo powiedział po takim wielkim marszu z hasłami faszystowskimi, to samo powiedział na nasz premier. And the same was said by the Polish Prime Minister after a huge march with fascist slogans. Najwyraźniej weszliśmy w moment, kiedy ze zbiorowej pamięci została wyeliminowana pamięć wojny z faszyzmem i pamięć dyktatur totalitarnych i autorytarnych. So it seems like we've entered a time where in mass memory we have forgotten the war on fascism and generally the memory of totalitarian states. I nie można już pocieszać się, że to są tylko chore marginesy. And we can no longer console ourselves with the belief that these are just kind of sick marginal ideas. Oczywiście każdy kraj ma swój Ku Klux Klan. Każdy. Of course, every country has their own Ku Klux Klan. I to są te momenty, kiedy Ku Klux Klan wchodzi do mainstream. And this is a moment where the Ku Klux Klan is entering the mainstream. I to jest zawsze bardzo niebezpieczne. And this is always extremely dangerous. Można powiedzieć, że jest taki kraj, gdzie antysemityzm nie towarzyszy populizmowi. Perhaps there is one country where anti-Semitism does not go along with populism. To jest Izrael. And this is Israel, of course. Ale w Izraelu ostatnio dyskutowane jest prawo, że to jest żydowskie narodowe państwo. But recently a bill is being debated about making Israel a Jewish national state. Ja to znam z Polski. And I remember this from Poland. Jak się mówi Polska dla Polaków, to ja wiem, że muszę chować do kieszeni szczoteczkę do zębów, mieć skarpetki na zmianę. So when I hear Poland for Poles, I know that I have to take my toothbrush and socks and get out. Ta fala populizmu jest wszędzie i wszędzie jest bardzo niebezpieczne. And this wave of populism everywhere is extremely dangerous. Jest tu jeszcze jeden czynnik, który chcę powiedzieć na samym końcu, bo on jest najtrudniejszy do zdefiniowania, do uchwycenia. And there's still one aspect I'd like to discuss at the end, because it's hard to grasp and define. Mianowicie, kiedy czytałem książkę Sołżenicyna, 200 lat razem, o relacjach żydowsko-rosyjskich, to uderzyła mnie tam pewna nuta. So when I was reading Aleksander Solzhenitsyn's book 200 Years Together about Russian-Jewish relations, I was struck by one particular thing. Było takie poczucie,
że nam, prawdziwym Rosjanom, Rosja została skradziona. Że ci liberałowie ukradli nam Rosję. A liberałowie to Żydzi. There was a sense that for the real Russians, Russia was taken away by liberals, and of course liberals are Jews. Ale jak czytam głosy prawicy izraelskiej, to mam wrażenie, że też jest tam taki ton, że w gruncie rzeczy ojcowie założyciele Izraela to byli liberałowie, którzy wypaczyli ideę Eretz Izrael. But when I read the voices of Israeli right-wing people, and I kind of hear the same thing, that the founding fathers of Israel were liberals that kind of disturbed and converted the idea of Israel. Ja to trochę łączę z procesami globalizacji, która sprzyja takiemu rozchwianiu tożsamości na narodowych. I think this could be linked to globalization processes that destabilize a sense of national identity. I znowu wracamy do pytania, co to jest naród? And so we return to the question, what is a nation? Jedni mówią, że naród to był zły pomysł. And some people say that a nationhood was a bad idea at the outset. Wielki socjolog Ralf Dahrendorf był zdania, że nieszczęście się bierze z przekonania, że istnieje jakieś prawa narodowe do samostanowienia. So the great sociologist Ralf Dahrendorf believes that all of our troubles come from the idea that there are nation, or the rights of nations for self-sovereignty. Ale narody istnieją i tego nie zmieni ani Dahrendorf, ani my wszyscy. But nations exist and they can't be changed by Dahrendorf or by all of us. To chcę może tylko powtórzyć za Ernestem Renanem, że naród to jest codzienny plebiscyt. So we can only repeat after Ernest Renard that nations are an everyday kind of plebiscite, everyday choice. Że my codziennie decydujemy, co to jest naród, jaki jest ten naród, jaki my chcemy być narodem. And that we every day have to decide what the nation is, how we define it, and what kind of a nation we want to be. I antysemityzm w Polsce zawsze był i jest sztandarem tych wszystkich, którzy chcą zbudować tożsamość narodową na kłamstwie i na nienawiści. And anti-Semitism in Poland is the slogan, the face of those who want to build Polish national identity on hatred and boorishness. Oczywiście łatwo postawić mi zarzut, że ja twierdzę, że każda krytyka każdego Żyda czy Polaka pochodzenia żydowskiego jest antysemityzmem. Someone could say that I believe every criticism of a Jew or a Polish Jew is antisemitism. I pytają mnie, czy można nie lubić Żydów? And people ask me, can we not like the Jews? Na co ja odpowiadam, Żydzi nie są do lubienia. And I respond, Jews are not there to be liked. Polacy też nie. And nor are Poles. Ale wszelka generalizacja to jest praca na rzecz budowy społeczeństwa antydemokratycznego, gdzie nie będzie miejsca na pluralizm, na różnorodność, na taką jakość życia, która czyni życie sensownym. But I respond that every generalization is
working for those who don't want a democratic state, where there's no place for pluralism and diversity and kind of a life that makes sense. W tej chwili ten plebiscyt, oto czym jest naród w Rosji, w Polsce, na Węgrzech, obóz demokratyczny przegrywa. And right now, this choice about what it is to be a nation in Poland, in Russia, and in Hungary, this debate is being lost by the democratic forces. A ja sobie zawsze przypominam słowa mojego nauczyciela i mistrza Leszka Kołakowskiego, który napisał, że wprawdzie nie ma w historii ostatecznych zwycięstw, ale na szczęście nie ma też ostatecznych porażek. But I always have recourse to the words of my teacher and inspiration, Leszek Kołakowski, who said that even though there are no absolute victories in history, there are also no absolute failures. A jeśli chodzi o Polskę, na koniec. Dlaczego optymistą jest? So, at the end, to speak about Poland, why am I an optimist in this case? Dlatego, że w Polsce nigdy nikomu nie udało się zrobić nic do końca. Because in Poland, nobody ever managed to carry things out quite to the end. Nie udał się faszyzm, nie udał się komunizm i te szaleństwa miłośników do dobrej zmiany też się nie udadzą. So fascism did not work, nor did communism, and these workings of the, you know, new government will also not work out. Więc my Kaczyńskiego bierzemy na siebie, a wy musicie sobie poradzić z Trumpem. So we'll deal with Kaczyński, and you have to deal with Trump. Dziękuję za uwagę. Gdybyście Państwo mieli ochotę, żebym gdzieś coś uszczegółowił w tym, co mówiłem, to ja jestem do dyspozycji. Okay, if you want to have any questions, I'm here to answer them. Tam jest jakieś pytanie. Yeah. So the question was that beside the marches, what have Poles been doing to show their anti-Semitism, right? Is that what you said? Okay. Czy Polacy w jakiś sposób demonstrują swój antysemityzm poza tymi demonstracjami z czarnymi sloganami? Ja myślę, że dzisiaj te demonstracje antysemickie, one nie są radykalne, ale one są. So I think that these anti-Semitic demonstrations are not dangerous or radical in any sense, but they do exist. Tego jest bardzo dużo w internecie. There's a lot of it in the internet, of course. I jest sporo w tych takich skrajnie prawicowych pismach. And also in the far-right magazines. Ja to mam niemal na każdym spotkaniu w Polsce. A kilka dni temu przyszła taka silna grupa prawdziwych patriotów na mój wykład w Chapel Hill i się dowiedziałem wreszcie, kim naprawdę jestem. And so I witnessed this at nearly every meeting in Poland, that I every lecture, and recently at UNC Chapel Hill, I also met a group of true Americans who told me the way it was. No, przyszli tam jacyś, czy z Polonii miejscowej, czy studenci, tego już nie wiem, i mi wykrzykiwali rozmaite rzeczy. Manifestacje, no,
grup moich rodziców dwukrotnie był zdewastowany. So there was a group of, you know, either the local Polish association or whatever who was yelling stuff at me. And also, you know, the grave of my parents in Poland was twice destroyed. I tam wyrysowali gwiazdę Dawida na szubienicy. And it was the Star of David kind of on a hanging pole. Także można powiedzieć, że niszczyciele podpisali się. So the people who, the hooligans, signed themselves on the grave. Ale chciałbym być zrozumiany dobrze. Prawdziwym problemem nie są ci gwałtowni, radykalni, skrajni antysemici, faszyzujący. But to be understood correctly, the problem is not with these kind of vocal radical anti-Semitic groups. To jest margines. Because this is just a margin. Problemem jest przyzwolenie dla tych ludzi. Jeżeli oni ze sztandarami ONR-u i hasłami swoimi manifestują na Jasnej Górze w Częstochowie, centrum religijności Polski, i nie ma żadnej reakcji biskupów, to znaczy jest przyzwolenie na to. The problem is with the, you know, the permissiveness, permission for this kind of expression in the public space, for these kind of slogans to be put up during religious ceremonies at Jasna Góra, which is the center of Polish Catholicism, and there's no response from the clergy, then that is the real problem. I tutaj znowu jest pytanie. Czy można mówić o odpowiedzialności z powodu zaniechania? And here we face the question, can there be any responsibility for neglecting something? Bo z pewnością oni mają argumenty jakieś. Skąd to zaniechanie? Because certainly there are arguments about neglecting. Bo teraz jest pytanie, co ważniejsze? Czy te argumenty, czy jednak wystąpienie w obronie jakichś dość fundamentalnych zasad? No. So either we talk about, you know, these arguments, or we talk about the defense of some fundamental values. As young children growing up in Poland, my parents each told me before they died, and I remember as young children that the groups, they recall that the groups of anti-Semitism in Poland were anti-Semitism was going to continue virulent anti-Semitic Catholic Church. So my question is, what degree do you believe that that was true? If it is true, why was that true in Poland, more so than other places in Europe? And is that still the case? Że on wie od rodziców, że którzy dorastali w Polsce, że przyczyną, źródła antysemityzmu był przede wszystkim Kościół. I czy to uważa, że to jest prawda? I czy to, dlaczego w Polsce tak było, bardziej niż w innych europejskich krajach, i czy to jest wciąż teraz? Ta teza dyskusyjna jest. This is a debatable thesis. Oczywiście niewątpliwie. Niewątpliwie były ścisłe relacje pewnej części duchowieństwa z obozem antysemickim. Na pewno były. And of course, in the past there were some connections between the Catholic clergy and anti-Semitic movements. Natomiast mi się wydaje, że Kościół katolicki w Polsce w tej sprawie jest podzielony. But I think that the church is divided on this. Jest podzielony i no, z całą pewnością rozsadnikiem antysemityzmu nie był, nie wiem, papież Jan Paweł.
Drugi, z samą pewnością nie był. Był przeciwnikiem antysemityzmu. For instance, the Pope John Paul II was an absolute critic of antisemitism. Just to be clear, the question was, is Polish antisemitism still rooted in the Catholic Church? And if so, why? No to ja wcale nie wiem, czy rzeczywiście w Polsce, w polskim kościele antysemityzm był większy niż w kościele chorwackim czy słowackim. And I'm not sure if antisemitism was stronger in the Polish church than in Slovakia or Croatia. Jednak polski kościół nie kolaborował z Hitlerem, a słowacki i chorwacki tak. However, the Polish church did not collaborate with Hitler, whereas the churches in Slovakia and Croatia did. W Polsce to było skomplikowane tym bardziej, że w Polsce w ogóle prawica antysemicka, inaczej niż w Norwegii, niż we Francji, niż w Belgii, nie poszła na kolaborację z Hitlerem. The situation in Poland was different in that the anti-Semitic right, as opposed to Belgium or Norway, did not collaborate with Hitler. W Polsce przedwojenni antysemici bardzo często byli bohaterami konspiracji antyhitlerowskiej. Mm-hmm. So often in Poland, pre-war anti-Semites were then heroes of the underground. Jeśli chodzi o Kościół teraz, no cóż, Kościół niewątpliwie dzisiaj, ja uważam, tak, jest na rozdrożu w Polsce. So the Polish Catholic Church is kind of on the crossroads on this issue. Ja myślę, że przez ostatnie kilkanaście lat można mówić, że o ile się Kościół bardzo wzbogacił materialnie, to w sensie duchowym, intelektualnym, przeżywa regres. So as much as the church has increased its wealth materially, it spiritually is in decline. Jest ściśle związany z partią rządzącą, ale w pewnym momencie, jak to wahadło w drugą stronę pójdzie, to możemy w Polsce mieć takie zmiany w kościele jak w Hiszpanii, czy w Portugalii, czy w Irlandii. And because it is so strictly associated with the ruling formation, if the tide swings the other way, it could suffer changes that we've seen in Spain, Portugal or Ireland. Więc bogaty kościół może mieć puste kościoły. No. So a rich church can have empty churches. Yeah, go ahead. I'm a slave. I'm a new slave. And I have a comment. I totally disagree with your statement about the national law. The national law has nothing to do with nationalism. It has to do with an opposition to the Islam view of Jews as a religion, not as a people. And therefore, they do not have self-determination rights like every other nation. This is the reason why you see Europe today with all the immigration on the streets of Germany and on the streets of England and on the streets of France and on the streets of Italy, what you don't see on the streets of Poland, of Krakow and Dublin. And the Prime Minister of Poland was elected to represent the people. But what is your question? Ja myślę, że to, co pan tu mówi, to, czego pan broni, to jest niepokojąca obrona. Dlatego, że w Polsce to jest argument sił antydemokratycznych. Jeżeli Izrael chce być
krajem demokratycznym, to musi mieć takie same prawa wobec wszystkich swoich obywateli. Yeah, so I think that it's questionable to defend this view, because in Poland it's precisely the view of anti-democratic forces, and if Israel wants to be a democratic state, it has to protect all of its citizens. Druzowie. Druzowie, którzy służą w wojsku, służą w policji izraelskiej, mają ordery bojowe, nagle za obronę Izraela, nagle dowiadują się, że to nie jest ich kraj. Druzowie. Okay, so the Druze, the Israeli citizens who have fought in the army and have received orders, you know, for their service, suddenly find out that it's no longer their country. Dobrze, to spróbujmy zrobić good compromise. To, czy w Polsce jest antysemityzm, trzeba pytać Żydów, a nie antysemitów. Okay? Okay. So if we talk about anti-Semitism in Poland, we have to ask Jews about that and not the anti-Semites. Więc jeśli chodzi o Izrael i o tolerancję, trzeba pytać Druzów, a nie Izraelczyków. So when we talk about tolerance in Israel, we have to ask the minorities, the Druze, and not the Israelis. W Wall Street Journal niedawno był duży artykuł o demonstracji Druzów w obronie ich praw. There was a big article in the Wall Street Journal recently about the protest of Druze against the policies. Ja nie twierdzę, że to samo jest, co wszędzie indziej. Nie, ja tylko pokazuję, że to jest pewien niebezpieczny proces. I to jest nie tylko moja opinia. Izraelski pisarz Amos Oz to mówi znacznie radykalnie niż ja. So I'm not saying it's as bad as in other places. I just think that it's an important issue to highlight, and many prominent, you know, writers like Amos Oz have much more radical views on this than I do. Okay. Tutaj. So the question is drawing on an article by Mr. Bilewicz about Poland being a more a less tolerant place for Jews than other European countries. Artykuł Bilewicza o tym, że Polska. Artykuł Bilewicza o tym, że Polska jest bardziej mniej tolerancyjna niż Francja i Niemcy dla Żydów, bardziej niebezpieczna. Co o tym sądzisz? Ja tego artykułu nie znam, ale jak mówią w takich chwilach Rosjanie, to już zaczynają się wyścigi. No. Gdzie jest Żydom gorzej? No. Czy we Francji, czy w Polsce? Ja myślę, że Żydom jest gorzej we Francji. Dlatego, że we Francji Żydzi istnieją. W Polsce praktycznie nie ma Żydów. No. So I don't know this article, but I think that we're getting into some kind of, you know, competition about where do the Jews have it worse, France or Poland. I think that probably in France, because they're, you know, they exist, they're actually a presence in France, whereas in Poland, not really. W Polsce istnieje koncepcja Żyda mistycznego. In Poland, there's kind of a mythical idea of a Jew. Normalny, przyzwoity antysemityzm mówi mniej więcej tak.
Michnik jest Żydem, w związku z tym jest bandytą. So a traditional anti-Semite would say that Michnik is a Jew and therefore he is a rascal. Natomiast w Polsce się inaczej mówi. Michnik jest bandytą, w związku z tym prawdopodobnie jest Żydem. In Poland you'll say the reverse, that he is a rascal, therefore he's probably a Jew. To jest po prostu pewna mistyka. I oczywiście to jest trucizna dla demokracji polskiej, ale okazuje się, że antysemitom Żydzi nie są do niczego potrzebni. Czasami przeszkadzają nawet. So this is of course complete mysticism, but in Poland it turns out that the anti-Semites don't need the Jews for anything, really. Often they're a hindrance. Okay, there we go. Oh, yes. I guess the question is whether anti-Semitism in Poland is more due to these fascist movements or whether liberal forces have something to do with it. Ja myślę, że w Polsce nie ma lewicowych głosów antysemickich. Można spotkać, owszem, głosy antyizraelskie, ale to samo nie jest. No. So I think that in Poland you don't really have a left-leaning anti-Semites, you have a left-leaning kind of anti-Israel voices, but... No chyba, że uznamy, że lewicowy to tyle, co przynależny do partii komunistycznej. No to oczywiście, że w partii komunistycznej była antysemityzmu dużo. Unless we assume that, you know, left wing is means the same as communist, so of course there were many communist members who were anti-Semites. Tutaj. No to trzeba po prostu tutaj przeanalizować podręczniki. Ja tutaj nigdy tym się profesjonalnie nie zajmowałem, ale myślę, że raczej... No nie chcę na to pytanie odpowiadać, dlatego że to można zweryfikować prosto bardzo, spoglądając do podręczników, a ja po prostu tam nie zaglądałem od bardzo dawna. Ja nie wiem, co pan się nauczył. Yes. So the question is what are students being taught in schools about, you know, the story of Polish anti-Semitism? And Adam said that he doesn't know, that you need to really check with the current textbooks about that. Nie ma problemu ze znalezieniem książek, które mówią prawdę o tej historii całej. Jest ich w tej chwili nawet, bym powiedział, więcej niż kiedykolwiek. Natomiast jak to jest w podręcznikach, po prostu nie wiem. Of course, there are many books that kind of testify to the truth of these events, but if you want to know about the school curriculum, you would have to check with that. Okay, one last question. Yeah, you came up. All right. 1983, a Polish Jew in Warsaw, yeah, who stayed nevertheless beyond the killed of the events of 1968, and I asked him what.
half brother emigrating. Okay. Did everyone hear? No? Okay, so the question is whether Adam had ever any thoughts about emigrating, because this man here had a friend who stayed in Poland despite all of the horrific events and married and had children. Yeah. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę wyemigrować z Polski z powodu tych wszystkich wydarzeń? Dlatego, że tutaj pan ma przyjaciela, który pomimo tego wszystkiego został, no bo ożenił się i miał dzieci i tak dalej. To już 68 rok. So there was one time in 1968. Ja siedziałem w więzieniu i nagle siedziałem w więzieniu w karcerze. And I was sitting in the kind of the most isolated part of the prison at the time. Nagle mnie zabrali do pokoju przesłuchań i tam taki oficer bezpieczeństwa, 30-letni, mówi, może kawę, panie Adamie, może papierosa. So I was taken to the investigation room, to the hearing room, and they told me to sit down, and they offered coffee or cigarettes. Jak oficer bezpieczeństwa proponuje mi kawę albo papierosa, to ja wiedziałem, że to nie może dobrze pachnąć. So when the security officer, you know, offers coffee or cigarettes, I knew this was nothing good. I mówię, nie, dziękuję bardzo. And I said, no, thank you. To on na to mówi, proszę pana, a gdyby to był kwiecień 68 rok, tak. A gdyby pan teraz wyszedł z więzienia, czy pan by wyemigrował do Izraela? So this was April 1968, and he asked me, if you left prison now, if you were released, would you emigrate to Israel? To mnie szlak trafił. So I got angry. Ja powiedziałem, pan bardzo chętnie wyemigruje następnego dnia po tym, jak pan wyemigruje do Moskwy. So I said, I'll gladly leave the next day, the day after you emigrate to Moscow. I od tego czasu ja sobie powiedziałem tak, nigdzie nie wyjadę, dopóki tym draniom nie uszyję śmiertelnej koszuli. So since then, I pledged to myself that I will never leave until I finally, you know, triumph over these people. Ja dość często w tych prawicowych gazetach czytam o sobie, że powinienem wyemigrować, bo moje miejsce jest w Izraelu. Ja do Izraela bardzo lubię jeździć, to piękny kraj. Ale ja jestem Polakiem i będę mieszkał w Polsce. I te sukinsyny nie będą za mnie decydować, gdzie ja mam mieszkać. No. So I often people say in these right-wing portals that I should, you know, I should go to Israel, I should live in Israel, and I love visiting Israel, but you know, I'm Polish and I will never leave despite all of these bastards urging me to. Okay. Yeah. All right, thank you. This is it.